Poseł Tak, Kuźmiel, tak, tak, tak? tak. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ja sprostowanie źle mojej, jak rozumiem, zrozumianej wypowiedzi. Otóż, panie ministrze, ja mówiłem o niebezpieczeństwie, niebezpiecznym wpływie podatku dochodowego na rolnictwo w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, tu już na tej sali słychać był spór, nie bardzo wiadomo, kto nad tym podatkiem pracuje. Czy minister rolnictwa, czy minister finansów. I jeżeli by pracował minister rolnictwa, to byłbym odrobinę spokojniejszy. Jeżeli minister finansów, to mniej spokojny, bo jak słyszałem, ja się nie boję podatku dochodowego w rolnictwie i sądzę, że rolnicy także go się nie boją, jeżeli byłby on na zasadach ogólnych. Natomiast jak słyszę, dla części rolników ma być to podatek zryczałtowany. No a podatek zryczałtowany, jak pan wie, można ustalić w określonej wysokości nawet wtedy, kiedy nie ma dochodów. I to jest problem, a poszczególnie ministrowie finansów tak myślą. I to jest bardzo poważne zagrożenie. I drugie zagrożenie, kto wie, czy nie poważniejsze, to wynika z tego, że w tej chwili rolnicy płacąc podatek rolny są w dosyć przyjaznym świecie urzędów gmin, które pobierają ten podatek. Natomiast przeniesienie rolników do mniej przyjaznych, jak sądzę, urzędów skarbowych może doprowadzić do tego, że każdy rolnik, który będzie chciał rzeczywiście spokojnie funkcjonować, będzie musiał mieć biuro doradztwa podatkowego. Jeżeli go nie będzie miał, to będzie musiał spać bardzo niespokojnie, szczególnie jak będzie się zbliżał 5-letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, bo przedsiębiorcy, jak wiem, wtedy śpią bardzo niespokojnie. Więc choćby z tych dwóch powodów ten podatek jest naprawdę groźny dla polskiej wsi. Dziękuję bardzo.